Grzegorz, już dawno nie udało nam się wygrać meczu z zachowaniem czystego kąta. No tak, no tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tego, że 3 punkty zostają w Gdańsku przy zerowej zdobyczy po stronie rywala. No, na pewno przede wszystkim chcieliśmy wygrać ten mecz, no i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe spotkanie, bo drużyna z Łęcznej grała bardzo defensywnie i licząc na kontry gdzieś tam swoje sytuacje stwarzała. Myślę, że nie były one zbyt klarowne, ale gdzieś tam stawały się groźne, więc tym bardziej cieszy fakt, że w drugiej połowie wypunktowaliśmy i wygraliśmy pewnie to spotkanie. Pokazaliście, że potraficie utrzymać presję i lider został w Gdańsku. To znaczy, tak jak powiedziałem, w Gdańsku będziemy z każdym grać o 3 punkty i to nie ma znaczenia, czy jest presja, czy nie. No, chcąc odnosić sukcesy, trzeba się nastawić na to, że cały czas ta presja będzie, więc to, że jesteśmy pod presją, to dla nas coś normalnego. Nie będziecie długo cieszyć się z tego zwycięstwa, bo przed Wami już kolejne spotkanie w Krakowie, gdzie ostatnio teren nie należy do najłatwiejszych. Na pewno Wisła pokazała w tej kolejce, że zagrała bardzo dobre spotkanie i ten mecz w Szczecinie był wypadkiem przy pracy, więc na pewno ciężki mecz, bardzo ciężkie spotkanie i no, trzeba przeanalizować naszą grę z dzisiejszego meczu, wyciągnąć pozytywy, poprawić to, co jednak troszeczkę szwankowało i z pełną nadzieją jechać do Krakowa. Na pewno cieszycie powrót do pierwszego składu? No, oczywiście, że tak. No, po to się trenuje ciężko i gra w piłkę, żeby gdy przyjdzie ten czas spotkania, wyjść na boisko i pomóc drużynie.